Cześć! W ciągu kilku najbliższych dni nową stabilną wersją silnika będzie 5.4. Najważniejsza zmiana, którą możecie zauważyć, to wprowadzenie języka polskiego wszędzie tam, gdzie było to możliwe. Również na niektóre pola, gdy najedziecie, pojawi się tzw. tooltip tekst, czyli biała kartka, która oznajmia w języku polskim, co oznacza nieco rozszerzona nazwa. Nie mamy też My project już, ale Mój Projekt. Powiedzmy, że wybierzemy teraz First Person i pokażę, jak to wszystko zmieniło się w środku w samym silniku. Nie mamy już content Browsera i content Drawera. Teraz to jest szuflada zawartości. Mamy tam wszystkie asety naszej gry, naszego projektu. Oczywiście, jak klikniemy prawym, również zmieniły się nazwy na polskie. Nie mamy już wersji angielskiej, tylko mamy klasę do Materiał, jeżeli wejdziemy do listy rozwijanych, mamy również znacznie więcej elementów, na przykład klasy blueprintu, także a w projekcie 2D mamy mapę pool oraz papierowy Flipbook. Całe menu gry po lewej, ale też po prawej zostało zmienione na język polski. Jeżeli chcemy zmienić ustawienia silnika, jeżeli chodzi o jego jakość, nie mamy już na przykład wersji Cinematic, ale filmową. Możemy też wejść do innych elementów, na przykład zmieniając tryb. Tworząc teren i roślinność nie jest to już Landscape Follage, tylko wersje w języku polskim. Również edycję edytora i projektu także się zmienia. Tam jest jeden pewien niewielki problem, ponieważ wszystkie elementy po lewej stronie zostały ustawione alfabetycznie, więc nie znajdziecie sterowania pod nazwą Input, pod I, bo tutaj są inne elementy. Musicie sobie to po prostu przetłumaczyć na wersję po polsku i input to jest wejście. I tutaj znajdziecie właśnie dokładnie to, co byłoby w inputcie. No i jest też mapowanie akcji i mapowanie osi, czyli nieco zmienione nazwy, co może być yy, utrudnieniem i może być mylące. Ale jeżeli byśmy chcieli zmienić język, na angielski wystarczy wejść do ustawień edytora i tutaj znaleźć w ustawieniach ogólnych region oraz język. Tutaj możemy zmienić na dowolny język, jaki jest tylko dostępny. W tym przypadku język edytora DS Polski domyślnie tak będzie w wersji 5.4 oraz najprawdopodobniej w późniejszych, ale można to zawsze zmienić na dowolny inny język i bezpośrednio po zmianie mamy powrót do wersji poprzedniej. Jak widzicie, zostało wszystko zmienione cały interfejs, wszystkie okienka, a także elementy, które dodamy, klikając prawym w Content Browserze lub szufladzie zawartości. Największą różnicą, która może być problematyczna i wymaga przyzwyczajenia się, jest edytor blueprintów, ponieważ klocki nie zmieniły swoich nazw, ale zostały zgrupowane do grup w języku polskim. Na duży plus zasługuje to, że mimo że klocek jest w języku angielskim, po najechaniu Tooltip Text tłumaczy po polsku do czego ten klocek służy, co może znacznie ułatwić pracę z edytorem.